Wyborcza Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawia oficjalną wizję funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jeśli ktoś kradnie, nie zastanawiajmy się, z jakiej jest partii i czy ją popiera. Nazwijmy to złodziejstwem i postawmy przed uczciwym sądem. Ale to tylko jedna strona medalu. Drugą zaprezentował Sławomir Neumann. Sądy dzisiaj w Polsce, ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią k***a nic. Będą prowadzić sprawę i k***a. Działacze Platformy Obywatelskiej mogą czuć się bezkarni, dopóki są lojalni, zapewniał Neumann w czasie spotkania z lokalnymi politykami partii. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił k***a jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to... Ja nie wyjdę. Dzięki publikacji tych zakulisowych rozmów Polacy przekonali się, jak bardzo wystąpienia liderów Koalicji Obywatelskiej różnią się od tego, co politycy opozycji mówią między sobą. Moje rozmowy w kraju utwierdziły mnie w przekonaniu, że Polacy są mądrzy, zatroskani i wierzą w dobro. To wersja oficjalna, a to przeznaczona tylko dla uszu polityków Platformy Obywatelskiej. Na wybory głosować ludzie, którzy głównie się interesują. Przed kamerami liderzy PO dużo mówią o szacunku do Polaków. Spotkałam wielu mądrych ludzi i wszystkich łączy troska o to, co się dzieje z naszym krajem. Innego języka używają, rozmawiając we własnym gronie. Żygam tym trzewem, słowo honoru ci daję, k***a. Żygam trzewem, bo tam są same powiewy. W swoim programie wyborczym Koalicja Obywatelska obiecuje, że o wyborze menadżerów do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa będą decydowały tylko ich kwalifikacje, kompetencje i najwyższe zawodowe standardy. To także stoi w sprzeczności z tym, co można usłyszeć na wewnątrzpartyjnych spotkaniach. W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, kurwa, to będzie. Nie ma... Znaczy, w dupie może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I chuj obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest kurwa ekspertem, czy w dupie to mamy? Chodzi o zasady, o politykę, kurwa, a nie o pierdolety. Ale jest punkt, w którym poufne rozmowy polityków Platformy Obywatelskiej pokrywają się z tym, co partia deklaruje publicznie. Chodzi o sposób, w jaki opozycja chce odzyskać władzę. Kampania ogólnopolska będzie kampania PiS-u i Zjednoczonej Opozycji. I to będzie referendum przeciwko PiS-owi, pierwsze referendum. I będziemy mówić wszystkim, nie głosujcie na jakiś mały gówna. Ten pomysł na budowę kosztem mniejszych komitetów jednego antypisowskiego frontu jest nadal aktualny. Zwracam się do panów Kosiniaka-Kamysza i Kukiza, do Czarzastego, Zandberga i Biedronia, do liderów Konfederacji o jasne zapewnienie. Po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim. Pytanie, czy wyborcy już w niedzielę poprą taką wizję polityki? Konrad Wąż, Wiadomości.